Ahoj, przygodo. Dobry, mamy taki malutki epizodzik morsko-słoneczny i to przy okazji będzie dobre nawiązanie do naszych księżyców. Jak już wiecie, mamy chłopaków, co dronami latają, to trzeba się do nich ładnie uśmiechać, może nam w przyszłości podeślą jakieś fajne fotki. No ale bierzmy się do roboty. Jak wiecie, różni ludzie latają dronikami nad morzem i takie rzeczy obserwują, jak kilkukrotny zachód słońca na przykład, tak? Im wyżej podlecą, to jeszcze można zobaczyć słońce. Tutaj na przykład pięciokrotny zachód na kanale Sunset Sweden. Znamy ten kanał, bo już mieliśmy księżyc od tego pana. No i tutaj jest takie właśnie zjawisko, tak? Jak on, dron się obniża, to tam słońce znika. Jak dron leci wyżej, to słońce pojawia się. Pojawiam się i znikam. Tak. I to jest normalne zjawisko. Wielu ludzi takie rzeczy już robiło. Natomiast za chwilę zobaczymy fajną taką ciekawostkę, bo nasz kolega Adam z Niderlandów, pilot helikoptera, podesłał mi swoje nagranie i zaraz zobaczymy takie nieco inne zjawisko. O, to już jest Adama nagranie. I słoneczko prawie zaszedło. I zauważcie, zwróćcie uwagę na ten ogromny smog, taką czarną ścianę, nie? Taki szeroki pas nad wodą. I ciekawe jest tutaj to światło słońca, tak? Takie niewielkie, które oświetla ten smog właśnie. No i tutaj Adama dron jest zawieszony w powietrzu i troszeczkę tam tego blasku słonecznego widzimy. I teraz dron poszedł do góry. Do góry, do góry, do góry. I teraz tego słońca tam nie za wiele widać. Natomiast za chwilę dronik pójdzie na dół. Będzie się opuszczał, zaraz, i teraz schodzi na dół, schodzi, schodzi. I zamiast to słońce zniknąć, to nam się tu pokazuje. Bardzo śmieszna rzecz. To będzie jeszcze lepiej widać, bo Adam będzie latał w te i we w te. Znowu do góry. I ono znowu znika, a jak na dół, to się to słoneczko pojawia. Bardzo śmieszne zjawisko. Coś tam tak jakby widać, jakby tam była taka chmurka i przesłaniała to słońce. Nie ma pewności, czy to jest w ogóle słońce, czy to jest sam blask słońca. Trudno powiedzieć na taką odległość, nie? W każdym razie, jak dron się wnosi, to widać mniej tego słońca, a jak dron opada, to widać więcej światła tego słoneczka. Czyli sytuacja wygląda inaczej niż w tamtych poprzednich nagraniach z tego szwedzkiego kanału. Może następuje tam jakiś miraż, albo jakaś chmurka, jakieś tam refrakcyjne sprawy. Nie wiadomo, przy tej odległości to trudno powiedzieć, trzeba by było przyzumować tam do tego słońca. No, a tutaj mamy zachodzący księżyc i będzie też taki identyczny smog jak u Adama przed chwilą. I właśnie tutaj z tego względu wielka prośba do Adama, żeby nam kurna może kiedyś złapał coś podobnego, jak tutaj widzimy, tak? Jak księżyc będzie u niego zachodził właśnie nad morzem. Bardzo nam potrzeba takich nagrań. I tutaj, jak na moje oko, zobaczcie, to ten księżyc jest gdzieś tam w środku tego smogu. Rozumiecie? Przed nim jest smog i za nim jest smog. Inaczej byśmy go nie zobaczyli w ogóle. Nie ma takiej opcji. O, on tutaj już znika. Nisko nad wodą już pagibno po nim jest. Tak? Prośba do Adama o takie zdjęcia. No i to wszystko. Dziękuję bardzo. W przygotowaniu kur na kolejnych kilka filmów i materiały mam jeszcze od was. Od Piotrka z granicy wschodniej. Dużo rzeczy przed nami. Dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pa.